dziewczyny, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na organizację szafy, czyli jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów na moim kanale, sądząc po ilości maili, jakie dostawałam. Dobra, jeżeli chodzi o moją szafę, to szafa pochodzi z Ikei i jest to szafa tania, taka wiecie, na kilka lat generalnie dla studentki, która nie ma dużo pieniędzy, nie jest to nic solidnego, ale ładnie wygląda, nie jest za duża, bo też o to mi chodziło, żeby nie było pełno rzeczy w mojej szafie, bo ja mam problem z tym, żeby magazynować, a ja chcę zachować minimalizm, tak jak w kosmetyczce, dlatego też taką szafę wybrałam, czyli z jednym wieszakiem. Tutaj macie sezon jesień, zima, inne rzeczy, takie jak lato, mam w kartonie z Ikei w dużej szafie. I tam też mam kurtki, takie puchowe, płaszcze, te takie ciężkie rzeczy, tam też mam jakieś takie suknie balowe, sylwestrowe, żeby tego nie magazynować tutaj, a tutaj mam rzeczy, które po prostu na co dzień noszę, na sezon jesień-zima. Jeżeli chodzi o tą szafę, to ona jest takim ziołkiem, że do góry ma świetną taką przegrodę, ma półkę, na którą ja sobie ustawiłam akurat w pudełka, które można kupić w Ikei na buty. Włożyłam sobie skarpetki, właśnie gacie, majtki, jak to woli mówić, i staniki. Tutaj na przykład mam staniki, tutaj mam stroje kąpielowe, a tutaj mam skarpetki, majtki, rajstopy i inne takie pierdołki bieliznowe. No i zacznijmy od wieszaczków. Jeżeli chodzi o wieszaki, wieszaki pochodzą z Iska, bo na pewno będą pytania. Są świetne, są drewniane, białe, takie jak chciałam. Czasami z nich troszkę ubrania zjeżdżają, bo są śliskie, ale to już taki mały szczegół. I przechodzimy do ubrań. Słuchajcie, tutaj po tej stronie mam najwięcej sukienek. Ja jestem maniaczką sukienek. Zobaczcie, tyle to są sukienki, a reszta to są inne ubrania. Generalnie historia sukienek, szybko Wam powiem. Kiedyś chodziłam tylko i wyłącznie w spodniach, aż Jarek się wkurzył, bo mówi, jesteś kobietą, nie nosisz sukienek, nie nosisz spódniczek. I ja w któregoś dnia po prostu wpadłam w manię ubierania sukienek i stąd właśnie takie moje uzależnienie od tej garderoby. No i słuchajcie, to są sukieneczki. I zacznijmy od lewej strony. Sukienka z Pull&Bear, jeansowa, przepiękna, oversize'owa, moja nowość. Dużo pytań ostatnio miałam, jak na Instagram wrzuciłam zdjęcia. W ogóle zapraszam Was na mój Instagram, bo jeszcze niektórzy o nim nie wiedzą, ale w opisie będzie. Dalej, słuchajcie, jest sukienka z Sylwestra, moja taka w groszki z H&M-u, też taka oversize'owa, z mgiełka. Ja lubię takie luźne rzeczy. Next. Mamy sukienkę z Seven Heaven. To jest taka fajna, tłoczona sukienka beżowa, elegancka bardziej. Czasami też potrzebuję takich rzeczy. Lubię romantycznie tak troszkę się ubrać. Wiecie, torebeczka jakaś fajna, romantyczna, chusteczka i czad. Następnie jest zwiewna sukienka z Promodu. Tutaj rękawki mgiełka, też ją znacie z filmów moich i to jest taka też właśnie oversize'owa. Nie wiem, lubię luźne rzeczy po prostu, fajnie leżą. Następnie sukieneczka z Berszki w kwiaty. Bardzo ją lubię, zawsze rozwesela mi humor, ładnie wygląda do twarzy, jest kolorowa, romantyczno-dziewczęca, fajna. Następnie... Ciach, mamy takie dwie. Mamy tutaj szarą z Zary, taką... To jest taka bluzka jakby, ale ją noszę jako sukienkę. Lubię ją nosić na przykład do hunterów, do jakiejś fajnej sportowej torebki. Wygląda spoko i do tego komin. I następna jest z... Ta jest skąd? Ta jest z Berszki, ona jest już starociem, ale bardzo fajna. Też taka oversize'owa, beżowa, też fajnie wygląda na ciele. Następny graficzny ziomek, moja ukochana sukienka, taka jesienna, którą nosiłam bardzo często, beżowa, w takie graficzne wzory, jak widzicie. Ona jest z Pull&Bear, ona była teraz na wyprzedaży, w ogóle za grosze, jest rewelacyjna, bardzo kobieca, a jednocześnie taka stylowa Pull&Bear. Następnie mamy tutaj sukienkę z... Skąd ty byłaś? A, ona tak jest w ogóle. Stradivariusa, jest tłoczona i to jest taki sweter dopasowany. Ja mało mam takich rzeczy w swojej szafie, ale ta naprawdę fajnie leży. I jestem zadowolona, jak podkreśla właśnie walory kobiece. Ona jest taka do połowy ud, także taka szara.
jak widzicie u mnie tak kolorowo, a czasami stonowanie i jedna z moich ulubionych z Promodu w kwiaty na naramkach. Ona z tyłu, układają się te naramki w taki krzyż, więc to fajnie wygląda. Tutaj mamy koronkę i na samym dole też jest koronka. Świetna, świetna. Następna sukienka pochodzi ze Stradivariusa. Jest to taka sukienka malinowo-bordowo-czerwona, nie wiem, takie ma odcienie właśnie, przepiękna. Miała jeszcze pasek, ja lubię nosić z tymi ciężkimi swetrami albo lekkimi, ale nigdy jakby nie zaburzam tej kobiecości, bo ona jest sama w sobie tak ładna, że ten sweter to tylko jest dopełnienie. Następna sukienka z Seven Heaven, też oversize, taka dresowa, też lubię takie ciuchy. No, zresztą widziałyście ją w stroju dnia. I następna sukienka Stradivarius, jedna z moich ulubionych. Po prostu wygląda się w niej fenomenalnie. Była na wyprzedażach w tym roku za grosze, za 50 parę złotych. Ma słodki taki, źle ją trzymam, ma słodki taki kołnierzyk, lata 60, 70, rewelacja. Kolejna sukienka jest to sukienka z Pull and Bear, też taka w czerwieni, z taką tutaj wyszywanym przodem. No wszystko według mnie jest przepiękne, bo to noszę i lubię, ale wiecie, no, może się Wam nie spodobać i ta też jest bardzo ładna. Też ją lubię nosić ze swetrami. I następna sukienka jest ze sklepu Only for Girls. Jest to przecudowna sukienka taka tutaj z... nie haftem, tylko z koronką. Tutaj ma delikatną mgiełkę i zresztą widziałyście ją też na filmie. Też bardzo Wam się podoba i polecam po prostu ten sklep. Super, naprawdę. Jeżeli chodzi o tutaj tą część garderoby, to są to już bluzy. I tutaj mamy, teraz akurat mi wyjechało, to jest takie poncho dresowe z fajnym kominem. Bardzo, o Jezu, bardzo je lubię. I generalnie jest Seven Heaven, jakbyście pytały. Bardzo, bardzo fajny sklep, jeden z moich ulubionych internetowych, także zapraszam Was do linka na dole. Kolejna sukienka, dresówka, jest to Pull and Bear, jedna z nowszych. Uwielbiam, dresowa sukienka, widziałyście ją w stroju dnia moim, tym w lesie, które zostało trochę zhejtowane, ale też docenione. Następnie bluza z Zary, jedna ze starszych, taka króciutka, ja ją noszę do spodni z wysokim stanem, bardzo fajnie się wtedy sprawdza. Dobra, następna bluza Pull and Bear, taka Bahama, kolorowa, uwielbiam w ogóle sklep Pull and Bear, jak widzicie, i ja ją noszę też wiosną, teraz zimą ją nosiłam, to jest bardzo fajna bluza. Następnie pikowana bluza z Preski, też z takiego sklepu internetowego, bordowa. No i druga bluza, którą mam, jest też pikowana, tylko jest ona biała. Też taka fajna pikówka z Seven Heaven, uwielbiam ten sklep, powtórzę jeszcze raz. Następna bluza pochodzi ze sklepu Promot, jest ona fajna, taka dzieninowa, czarna i idealnie mi się sprawdza właśnie do spódniczek, żeby ją włożyć w środek, i ona taka troszeczkę zwiewna. Bardzo lubię zresztą Promot i ta jest bardzo dobrej jakości. Następnie mamy tutaj bluzę z Pull and Bear, znowu Pull and Bear. Taka cieniowana, przepiękna, szara, długa, fajnie wygląda do spodni, właśnie rurek, do tego buty na obcasie, super jakaś torebka, po prostu genialna. I dalej, jeszcze mam z Promodu, też lubię ten sklep, jak widzicie, z Promodu taka bluzka z taką dziewczyną, taka... taka trochę półsportowa, półmłodzieżowa, ale też takie jeszcze czasami noszę. Jeżeli chodzi o tą część, marynary. Marynarki ja raczej noszę częściej wiosną lub latem, a zimą tak rzadko. Ale tutaj mam kilka takich klasyków. To jest marynarka z Promodu z takimi rękawkami różowymi. No i szara dzielina. Lubię też takie rzeczy. Następnie mamy znowu Promod. Promod też taka oversize'owa, duża, fajna marynarka melanżowa. Fajnie wygląda z boyfriendami, takimi jasnymi, jakiś tam t-shirt fajny i to też się sprawdza. O, i jeszcze jedna. Od razu mówię, ona jest tutaj brudna, bo ją wczoraj miałam na imprezie, jeszcze idzie do prania, także to zasłaniam Wam. I to jest marynarka z Stradivariusa, taka fajna, w pudrowym kolorze, też lubię takie kolory, fajnie wyglądają też jeansami z ciemnymi rurkami, to jest czad. I ostatnia rzecz, która się tutaj znalazła, być tu nie powinna, ale jest, bo to jest taki mój zestaw. Raczej nie trzymam na wieszakach zestawów, tylko mam je tak posegregowane,
ubrana właśnie, jak widzicie, na rzutki, koszule i tak dalej, ale ten zestaw mi się tak podoba, że on zawsze wisi i to jest właśnie taki kamizelka jeansowa, sprana, stara, taka wiecie, jakbym z Lumpeksu ją wzięła i ona jest z Kubusa i pod spodem mam tutaj taką sukienkę z Kubusa z długim rękawem, taką krótką, fajnie wygląda to do hunterów, to tylko taka ciężka torebka i też lubię taki look, także to tutaj sobie wisi jako zestaw obowiązkowy. Kolejne moje uzależnienie absolutne to narzutki, po prostu jestem uzależniona, słuchajcie, to jest pierwsza narzutka z Top Secret, taka długa, tutaj z takim przodem, super wygląda, fajnie wygląda z taką kolorową torebką, czerwoną, różową, jakąś granatową, żeby odbijała, świetna rzecz. Następnie rzecz uniwersalna, bo można ją nosić latem, można ją nosić zimą, to jest sportowa taka narzutka z Seven Heaven, znowu dresowa, która się super układa na ciele, nic się z nią nie dzieje, żadne kulki, była tania, rewelacja i fajnie wygląda do sportowych i eleganckich stylizacji zarówno, też w kolorze szarym, nie spadaj. Dobra, następna rzecz to, tu akurat mam z bluzką, bo często ją tak noszę, to jest, pod spodem mam taką zwykłą trykotową bluzkę z Kapala i na tym mam z Atmosphere, z Primarka, narzutkę, którą Wam pokazywałam, też jest długa, świetna rzecz, fajnie wygląda na szczupłej właśnie sylwetce, też bardzo ją lubię nosić. Następnie sweter czarny ze Stradivariusa, z fajnymi takimi tu są kieszeniami i ona ma takie tłoczenia, takie jakby wypustki. Ten sweter, ta narzutka. Następnie sweter z Seven Heaven, taki szary z takim warkoczem na przedzie, też bardzo ładny. Jak wiecie, wszystko jest w podobnym stylu, ale ja taki styl mam, więc tak się też ubieram. Potem w takim w butelkowej zieleni z Pull & Bear długi sweter, też go bardzo lubię. I potem są takie narzutki maleństwa, czyli taka w takim zielonym kolorze trawki, o coś takiego, narzutka taka przezroczysta bardziej z Pull & Bear, druga jest też z Pull & Bear, ja noszę z tą koszulą, więc to wisi razem, taka elegancka koszula i ta narzutka w kolorze bordowym. I trzecia jest identyczna, ja uwielbiam te narzutki właśnie z Pull & Bear, to też jest z Pull & Bear, szara melanż na koszulki, idealna. I ostatnia narzutka, jest to narzutka z Carego, taka beżowa, długa też jest spoko i ona jest taka bardziej cienka, więc jak najbardziej na wiosnę też się przyda. I jeżeli chodzi o narzutkę, którą mam na sobie, to jest to narzutka najnowsza z Pull & Bear. Mam jeszcze bardzo fajne ciuchy, teraz takie narzutkowe na wiosnę, w ogóle kilka koszulek na wiosnę, fajne spodnie, ale tego tutaj Wam nie pokażę, bo to musi być niespodzianka i zaskoczenie w strojach dnia. To one tu nie wiszą na wyszeki, tylko są jeszcze w siatkach, także przygotujcie się na fajne ciuchy na wiosnę, już taki przełom, właśnie ta zima, wiosna. No i ostatnie dwie koszule, bo one się tam mieszczą. No zimą ja raczej koszul nie noszę, bardziej te jeansowe już wiosną. Jedna to jest Promot, taka fajna, bo ona ma tutaj koraliki przy kieszeniach i świetnie się sprawdza do zwykłych rurek czarnych i po prostu buty jakieś tam, byle jakie, bo jeans do wszystkiego pasuje i idealnie ona wygląda, taka przecierana. I druga koszula, którą tutaj mam, jest to koszula elegancka z Promodu, jedna z moich ulubionych, taka atłasowa, piękna. Byłam ją ubrana na rocznicę, w końcu nie ubrałam się w tą złotą sukienkę, o której Wam mówiłam, bo było strasznie zimno i jakoś tak połączyłam tą koszulę i było dobrze. Chodzi o dół mojej szafy, to na dole są poupychane buty. Nie da się ukryć, że jest to mała szafa, więc trzymam tutaj tylko buty na sezon jesień, zima, ewentualnie jakieś szpilki. Trzymam takie markowe buty, które czasami biorę w podróż, a czasami po prostu chcę, żeby się nie odkształciły gdzieś je wpychając. Czyli na przykład huntery w pudełkach, melisy tutaj mam w pudełeczku, żeby ten zapach się w miarę trzymał przez lata. Potem emu mam też w pudełku. Tutaj mam akurat Vansy, Converse, czyli takie klasyki w tych takich pokrowcach z Ikei. Kolejny pokrowiec z Ikei skrywa szpilki.
dwie pary, aż słuchajcie, szaleństwo, ja jestem taka paniusia szpilkowa, że aż dwie pary. Dalej New Balance, jedne mam, klasyki też kocham. I buty, które najczęściej noszę, to one są po prostu tutaj tak sobie na wierzchu, bo ja po prostu zakładam od razu szafy, ciach i wychodzę. Tutaj jeszcze się skrywają takie ciężkie buty z Bershki, z Pull & Bear, z Stradivariusa. Tutaj też jeszcze takie jedne ciężkie buty mamy z takim grubym korkiem, a na dole tutaj zupełnie mamy balerinki i lorcy. Także tyle, takie prościzna. Te pokrowce są bardzo tanie, także polecam je sobie kupić, bo fajnie przechowuje się buty i one się nie kurzą. Drodzy Państwo, przechodzimy do części półkowej i tutaj mieszczą się swetry, grubasy, ciężkie, solidne, które na wieszakach rozciągają mi się i nie chcę po prostu ich zniszczyć, dlatego mają swoje miejsce tutaj. Jeden jest sweter taki klasyczny, szary z... przypomnę sobie, skąd on był? Nie pamiętam, słuchajcie. Z Pull & Bear, następnie... Pull & Bear chyba też, sweter taki różowy, następnie beżowy z Stradivariusa i z Zary taki fajny, ciężki z golfem, który też miałyście okazję podziwiać na stroju, w stroju dnia. A jeszcze na dole mam takie fifeczko z Handemu, oversize, takie długie, ale też właśnie się rozciągało, bo było tak cienkie, że mi zaczęło się dziurawić, więc tutaj sobie swetry są. Następnie przechodzimy do tej półki. I tutaj są spodnie. Spodnie jeansy, boyfriendy, zwykłe, rurki, eleganckie, bardziej rozkloszowane, bardzo, bardzo różne typy. Natomiast najczęściej chodzę w rurkach i w boyfriendach, a w tym momencie w boyfriendach już nie, bo powiem Wam, że tak schudłam, tak maksymalnie schudłam, że nie ma spodni z tej szafy, tak, z boyfriendów, które mogłabym założyć, dlatego muszę je sprzedać. Teraz mam rozmiar 36-34. Jestem w absolutnym szoku, jak dobrze mi idzie właśnie ćwiczenia i inne sprawy też na to miały wpływ, ale to w innym filmie. I po prostu muszę je sprzedać, także tutaj uszczupli się przynajmniej o połowę, jeżeli chodzi właśnie o spodnie. Najczęściej rurki czarne, klasyczne, to najlepiej wygląda. I tutaj spódniczki. Spódniczki też noszę, lubię. Tutaj jedna taka z Zary, z Preski mam, co tu jeszcze mam, z jakąś taką, nie pamiętam, słuchajcie, z Kubusa, to są różne, ja je nie często noszę, ale lubię. I tutaj jeszcze z Pull & Bear taka pudrowy róż, tą bardzo, bardzo lubię, także tą Zary i tą pudrowy róż lubię najbardziej. Tak, to sobie noszę w różnych konfiguracjach z koszulami czy tam swetrami. Jeżeli chodzi o tą półkę, to jest moje maksymalne uzależnienie. Ja bym praktycznie mogła otworzyć bazar z kominami i nazwać go Bazar Alicja Czarodziejka, kominy i szaliki wyprzedaże. Po prostu mam tego multum. Nie tylko zimą noszę kominy, bo też mam takie materiałowe na wiosnę, lato. Uwielbiam kolorowe szaliki, uwielbiam właśnie zwykłą białą bluzkę, zarzucić apaszkę i już tak fajnie się czuję. No to jest uzależnienie, trzeba tak to nazwać. Jeżeli chodzi o zimę, to wiadomo, ciepłe kominy. Jeden z Zary, taki grubas. Następny z Kubusa, taka fajna krata. Kolejny jest ze Stradivariusa, chyba Stradivariusa, taka krata przepiękna. Następnie z Kapala, taki szary, bardzo ciepły, piękny szal. Bordowy z Handemu, który też czasem do szarego świetnie pasuje. Czerwony z... nie pamiętam, chyba Bershka albo Stradivarius w kratę. Chyba obcięłam metkę. I dalej dwa Stop Secret, te nowości, które Wam pokazywałam właśnie w filmie. Takie wełniane, przepiękne, dwa takie grube kominy. I na samej górze leży czapka i wszystkie możliwe rękawiczki, które teraz noszę, tak sobie po prostu leżą, także... No, czapka jedna, w sumie tam jeszcze jedna jest, bo teraz obecnie noszę dwie, a zobaczcie, ile kominów, masakra. No i na samym dole mamy torebki, czyli torebki albo maluchy, takie drobniutkie, które wejdą tutaj, albo torebki, które rzadziej noszę po prostu. A jeżeli chodzi o takie typowo, które noszę codziennie, czy tam właśnie Michael Kors, czy też tą taką z... Parfua, taką czerwoną, którą kojarzycie. Tam też mam bardzo fajną z Zary, taką skórzaną, granatową. To one są w głównej szafie w korytarzu i tam one sobie wiszą, ja je po prostu wychodząc z domu zakładam. I
tam też mam płaszcze i takie rzeczy, które tutaj się nie mieszczą i też nie chciałabym tego upychać, bo po prostu to są wierzchnie ubrania i takie dodatki standardowe, które noszę codziennie. Także tutaj maluchy sobie mieszkają, wszystkie możliwe torebki. A tutaj koło szafy macie przechowywacze, które zakupiłam w IKEA. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy one jeszcze są w ofercie, bo kupowałam je już chyba z 8 lat temu, jak nie dalej, nie pamiętam. W każdym razie bardzo je lubię i tam są szaliki, czyli moja absolutna obsesja, maniactwo, zbieractwo. To są szaliki na okres wiosenno-letni, a zimą noszę kominy i też to jest zbieractwo, maniactwo. Dajcie znać, czy też tak macie. I myślę, że jeżeli chcecie, no to oczywiście do IKEA warto się wybrać. I nawet jeśli by ich nie było, to na pewno już coś lepszego wymyślili albo coś podobnego. Więc tak jak mówię, tylko szafy, zawsze szaliki są. Tylko czekam na wiosnę, żeby je wszystkie zakładać, bo uwielbiam. Zawsze rozweselają stylizację i to jest mój znak rozpoznawczy, absolutnie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że skorzystacie z moich rad, zrobicie porządki w szafach i że Was do czegoś tam zainspirował. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy Wam się podobał i kciukami. Wtedy ja będę wiedzieć, czy takie filmy mają sens i będzie się ich po prostu pojawiać więcej tych modowo takich filmów instruktażowych. Także buziaczki, pozdrawiam Was gorąco. Pa!